Pierwsza czynność polega na zapisaniu nierówności. Z prawej strony mamy liczbę 40, z lewej strony mamy liczbę minus -60. Gotowe. Pamiętajmy o dopisaniu znaku równości, ponieważ przedział jest obu stronie domknięty. Teraz narysuj sobie oś. Zaznacz obie liczby. Zamaluj kółeczka. I zaznacz przedział. To druga część zadania za nami. I teraz jeszcze podajmy, ile liczb całkowitych należy do tego przedziału. Więc przedział zaczynamy liczbą całkowitą minus 60, później mamy minus 59, minus 58 i tak dalej, aż do ostatniej liczby równej 40. I teraz od ostatniej liczby musimy odjąć pierwszą liczbę. Jest przy dużych liczbach, no to warto już taki sposób um, sposób zliczania elementów zbioru warto znać. Dobra. Stąd otrzymujemy wynik równy 100 i teraz do tego wyniku pamiętaj, żeby dodać na końcu 1, żeby zliczyć wszystkie elementy tego zbioru. I gotowe.